Epic Games znowu robi coś, o czym nie mamy żadnej informacji, a Mint Pickaxe może być w sklepie. Pamiętajcie o moim kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie oraz o tym, aby resetować go co 14 dni. Nie dość, że pomagacie mi z kanałem, to w dodatku jesteście w stanie wygrywać jakieś fajne nagrody. Pamiętajcie o wbiciu na mojego Facebooka, a także o zostawieniu tam koniecznie lajka pod dzienną dawkę memuszków z Fortnite czy informacji, a jak już tutaj was zatrzymałem, to koniecznie wbijajcie na mojego Instagrama. Z niektórych kont, w tym z mojego, zaczęły znikać skiny, emotki, zbieraki i masa innych rzeczy. Ja straciłem jeden z tańców, który dostałem od widza na live jakiś czas po wprowadzeniu opcji podarunku i tak się zastanawiam, o co tutaj w ogóle chodzi. To co pierwsze zweryfikowałem, to to, czy danego widza dalej mam na liście znajomych i jak się okazało, no nie za bardzo. Niestety nie mogłem znaleźć z nim żadnego kontaktu, aby dowiedzieć się czegokolwiek na temat tego, czemu z mojego konta zniknęła emotka, jednakże jak się okazuje, najpewniej jest to sprawka pewnego nielegalnego procesu, przynajmniej w waszych przypadkach, o których dowiedziałem się od zagranicznych leakerów, ale po kolei. Jeżeli w ostatnich dniach coś wam zniknęło z konta, a wiem, że jest parę takich przypadków, ponieważ na Facebooku wysyłaliście mi pytania jak chociażby to. Warto zaznaczyć, że wszystkie przedmioty, jakie zniknęły, to te, które były podarunkami, a jak dobrze wiemy, opcja ta nie ma możliwości zwrotu, a Epic Games sam takiej nie dodał. Uwaga, bo mam dla was super turbo giga promocje, moje dzieciaczki kochane. Jeżeli kupicie byle jaką grę za 60 zł w sklepie Epic Games i zrobicie to z kodem JAJUTY, to dostaniecie 40 zł do wydania w ich sklepie. Niestety twórcy od dłuższego czasu nie informują nas o jakichkolwiek zabiegach związanych z kontami czy zmianach w patchu, a więc możemy się jedynie domyślać, czemu do tego doszło. W moim przypadku okazało się, iż był to znany błąd graficzny, kiedy łączycie konto PlayStation z PC-towym, a wiem to, bo nie miałem chociażby ostrzeżenia o usunięciu przedmiotu, jednakże wiem, że niektórzy mają troszeczkę grubszy problem. Jeden z moich widzów napisał do mnie i stwierdził ze swojego konta robotycznego flosa, co bardzo go zmartwiło, a dostał go rzekomo od znajomego za granicy. Najpewniej, jeżeli cokolwiek wam zniknęło z konta, to jest to sprawka nielegalnych person, które sprzedają po taniości fałdolce na różnych stronach za reflinki i innych takich. Istnieje także opcja, że były to fałdolce zaciągnięte na fałszywe karty czy na debet i najzwyczajniej w świecie epicy, rozliczając się z odpowiednimi organami, musieli przywrócić tak jakby fałdolce do swojego skarbca, a wszystkie lewe zakupy za nie wycofać z kont graczy. Tak oto najpewniej wygląda wyjaśnienie tego całego problemu, a więc pamiętajcie, aby fałdolce kupować tylko i wyłącznie z legalnych źródeł, czyli po prostu ze sklepu Epic Games. Od najlepszej likerki, jaka stampa po tej ziemi, czyli od Siny Battle Royale, wiem, że Skill of Mighty może powrócić tak jakby do sklepu Fortnite. Jak się okazało, w plikach istnieje taka zmianka, jednakże z tego co wiem, okazała się ona fałszywa, co udowodnił chociażby Hypex, jednakże nadzieja nie umiera nadal. Jak się okazuje, Skill of Mighty może trafić do sklepu za jakiś czas. Wiadomo, nie będzie to tydzień, dwa, może to być nawet i za pół roku, jednakże najprawdopodobniej trafi, a być może trafi i na gwiazdkę, w celu oczywiście spieniężenia tego wszystkiego, a skąd w ogóle to wiemy? A no wiemy to stąd, że ten Kill of miał ogromny popyt. Epic Games po prostu zbudowało taką ogromną politykę wokół niego, tak samo jak wokół Ghoul Troopera, Skull Troopera, i w momencie, w którym przywrócili te skiny, rozpętał się taki Saigon, jeżeli chodzi o przetwarzanie fałdolców i pieniędzy z kont matek w ich banku, że najzwyczajniej w świecie epicy pewnie tam dostawali zawału, jak patrzyli, jakie sumy do nich wlatują. Najpewniej także będzie i tym razem, ponieważ Epic Games po prostu hypuje ten Kill of i nagle pojawi się z dnia na dzień w sklepie, będzie wielki boom, oni zarabią kilkaset milionów i będzie bardzo dobrze, przynajmniej dla nich. No i taką poszlaką oprócz tego, czyli takich oczywistych domysłów, które wynikają ze znajomości rynku, można także stwierdzić, że ten Kill of powróci, ponieważ nigdzie tak naprawdę Epic Games nie napisał, że jest to oferta ekskluzywna dla tych wszystkich, którzy otrzymają go za karteczki, albo dla tych wszystkich, którzy go kupili za kilkanaście dolarów. Najpewniej ten Kill of powróci jako nieekskluzywny skin po prostu do sklepu, a być może jako edycja tego podstawowego zbieraka lub coś w ten deseń. Byłoby to naprawdę śmieszne, jeżeli naprawdę by tego dokonali, i myślę, że jednak tak się stanie, no bo jednak to Epic Games. Jedyne, że go nie przywrócili do sklepu, to Renegade Ridera, no i w sumie to byłoby tyle z tego, co można by o nich powiedzieć. Nie mamy tak naprawdę innej poszlaki, jednakże ja sam myślę, znając Epic Games i widząc to, co się stało z Ghoul Trooperem, Skull Trooperem,
czy Czerwonym Rycerzem, jestem niemalże pewny, że za jakieś 2-3 miesiące, może nawet i te pół roku, zobaczymy Kill of Mighty w sklepie, także pamiętajcie o moim kodzie w sklepie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie. Jeżeli chcielibyście cokolwiek w nim kupić, będę wam naprawdę wdzięczny i być może rozdam wam fałdolce, jeżeli zarobię jeszcze troszkę z tego kodu, ponieważ no naprawdę zarabiam z niego mało i nie jestem w stanie robić tak konkursów jak kiedyś, także ja dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się wszyscy, życzę wam wszystkim miłego dnia, no i cześć.